Witajcie, jestem Technikapa, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, kontynuujemy poprawienie naszego Core'a. Co sobie dzisiaj zrobimy? Zamienimy te oto rzeczy na normalne get command, przez co oszczędzimy trochę linię kodu i ustawimy sobie kilka rzeczy, usuniemy sobie jedne statyki. I teraz tak, zaczniemy właśnie od tych statyków, czyli jak to zaczniemy robić właśnie. Tutaj sobie usuwamy, wszędzie było static dopisane, wywalamy po prostu wszędzie te static, też było static, to trzeba wyrzucić. No i wtedy tutaj też usuwamy te rzeczy. Ok, na razie zacznijmy sobie od stats GUI. Będą nam się tu pojawiać błędy, ale tym się nie przejmujcie, zaraz sobie to naprawimy. No i tak samo stats API, to wywalamy i to. No i places, te właśnie rzeczy do statystyk. Zapisujemy. Co tu się stało? Dobra. Static, którego miałem usunąć, ok. No i teraz tak, stats GUI. Co tutaj robimy? Piszemy breaks. Jeszcze tutaj też wzywamy static w ogóle. Breaks. Znaczy new breaks. Ok, no i teraz places. Znaczy new places. Diamonds, znaczy new diamonds. Ok, no i teraz to sobie wywalamy. Brace get item p. Kopiujemy sobie to wszystko. Raz, dwa. Ok. Jeszcze w eventach oczywiście też będą błędy. Powtórzymy sobie tą czynność, czyli stats GUI SG, to znaczy new stats GUI. No i zamienimy to na SG. Dalej commands. No i ta do otwierania statystyk. Stats GUI SG równa się new stats GUI. No i SG. Ok. Spróbujmy to wyeksportować i zobaczyć, jak to faktycznie działa na serwerze. Przeładujmy staty. Gdzieś tu jest błąd, breaks 20. Ok, gdzie tu jest błąd? Nie dodaliśmy pewnej rzeczy. Równa się new stats API. Możemy sobie to skopiować. No i jeszcze places. Dobra. Jeszcze raz wyeksportujemy sobie to na nasz serwer i sprawdzimy, czy to GUI będzie nam się znowu odpalać. Ok, GUI się nam odpala, nalicza bloki i tak dalej. Więc postawmy sobie kilka bloków, mieliśmy 17 postawionych. Wszystko się nalicza prawidłowo. Zniszczone tak samo, super. A więc tak to nam działa. Dlaczego to jest dobre? Ponieważ mieliśmy coś tutaj jak suppress warnings w tym miejscu, o, tutaj nad metodą. No i teoretycznie nie jest to zbyt dobre, a właśnie tam chyba na jakoś tam ostatnim odcinku z poprawienia Core'a mówiłem o tym, że te statyki nie są zbyt dobre właśnie. No i co sobie teraz zrobimy? Wywalimy sobie te tutaj metody, te metody class. I zacznijmy sobie właśnie od broadcastu, czyli tak. Będę tak leciał. This get command. Można tak. Broadcast, właśnie nie pamiętam tylko jakie mieliśmy komendy. BC. Czyli BC. Set executor new broadcast. Ok. Tam będzie chciał, żebym wpisał this, ale jak to wywalę, to już nie będzie chciał. Dokładnie. No i to też możemy walić. Dalej, this get command. Dlaczego piszę this? Można również samo get command, ale pamiętaj, że muszę pisać najpierw get command i tutaj sobie ręcznie to dać. A jeżeli napiszę this i piszę get c, to od razu mi się już tu podświetla w proponowanych, więc jest to dość szybsze moim zdaniem.
Dalej mamy czat. Czat to normalnie czat. Właśnie też to sprawdzę komendę, bo nie znam wszystkich na pamięć. Czat. Set executor new chat. Tutaj też będzie chciało. Więc to wywalam. Okej. I wywalamy czat. Dalej, co tam, skoro schowałem z tej itemki i tak dalej. A też. I this get command emotes, to chyba też emotes. Emotki, o. Widzicie, nie zawsze daje tak samo jak nazwa klasy. New emotes. No i to wyrzucę. I to też wyrzucę. Widzicie, w każdej klasie zaoszczędzimy trochę właśnie miejsca. Dalej. This get command feed. Tu chyba jest normalnie. Dokładnie. Feed. Set executor new feed. Ok. To wywalamy. Dalej. Game mode. Tutaj nie pamiętam, jaka była komenda. Chyba GM. Po prostu GM. To sobie też wyrzucimy. GM, this get command, GM, set executor, new game, game mode. To wyrzucamy. Dalej, heal chyba też było, heal zwykła dokładnie. Ok, czyli teraz this get command, heal, set executor, new heal. Wyrzucamy. Help up. To było też normalnie help up. A mogę sobie jeszcze tak zrobić. Czyli this get command. Help up. Set executor new help up. No i tu wyrzucamy. Co mamy dalej? Dalej mamy ignore. Ignore, po prostu ignore. Czyli this get command ignore set executor new ignore. Czyli właśnie tutaj damy tą komendę, tutaj nazwy klasy, ten nasz command executor. Co mamy dalej? Dalej mamy item shop. I tu jest komenda is. Czyli taka skrótowa właśnie. Czyli this get command is set executor new item shop. Te dwie rzeczy wywalę. Dalej MSG. Tu jest też po prostu MSG. Czyli this get command MSG set executor new MSG. Dalej, potem sobie to raz wszystko usunę, nie będę tak pojedynczo usuwał. Pomoc standardowo. Czyli teraz będzie this get command. This get command pomoc, set executor new pomoc. Teoretycznie jak nazywamy wszystko po angielsku, możemy to nazwać help. Więc ja sobie w sumie zmienię. Mamy tak właśnie wszystko po angielsku, raczej pomoc jest tutaj jedyną polską nazwą, więc sobie zmienię. Co robimy dalej? Mamy, ok, pomoc. Skończyliśmy MSG. MSG rank teraz będzie. Rank to po prostu rank. Czyli this get command rank set executor new rank. Dalej ranks, to komenda też ranks. Czyli this get command ranks set executor new ranks. Repair, to standardowa repair. This get command repair set executor new repair. Dalej replay. Tu jest po prostu literka R. Czyli taka krótka dość komenda. This get command
R set executor new replay spawn, po prostu spawn, czyli this get command spawn set executor new spawn stats to są staty, czyli this get command staty set executor new stats i ostatnia, czyli unlock, to też po prostu unlock, czyli this get command unlock set executor new unlock. Ok, więc teraz sobie wyrzućmy te niepotrzebne rzeczy. I takim oto sposobem w tych poszczególnych klasach z komendami zaoszczędziliśmy kilka linijek. A tutaj w sumie nic za bardzo się nie zmieniło, bo dalej tutaj jest po jednej linijce. No, tak, wszystko mamy w jednej linijce, te rejestracje. Więc tak, nic nie musimy dopisywać w plugin AML, no bo te komendy już mamy tam zarejestrowane, tylko zmieniliśmy ten jakby format tej rejestracji, tak jakby. Więc jeszcze raz sobie wyeksportujmy i sprawdźmy, czy te komendy działają. Ok, pomoc. Wszystko działa. Widzicie, rejestracja jest dobrze. Dajmy BC jeszcze, sprawdźmy. Dobra, jeszcze jakaś losowa komenda, załóżmy. Ranks. Też. Ranks. No, rangi. Dalej. No i załóżmy help. Albo nie help. Co tam jeszcze mamy? Feed, GM. No, różne rzeczy. Dobra, GM, taka podstawowa. Heal. Albo wpisałem help, chciałem heal, został się uleczony. Jak widzicie, wszystkie komendy działają i tak dalej. Pamiętajcie, że oprócz tego też trzeba rejestrować plugin NoML, tak? My mamy wcześniej zarejestrowane te wszystkie komendy z wcześniejszych filmów na temat server core'a, więc tak to, słuchajcie, wygląda. Dzisiaj sobie oszczędziliśmy trochę linijek, a więc jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A więc co, ja będę się z wami żegnał, więc trzymajcie się, na razie, no i cześć!